z wnioskiem o to, co uważa za słuszne. I taki wniosek członek zarządu złożył. To szanowna rada podejmie decyzję, czy dzisiaj, korzystając z przerwy, komisja jeszcze raz podejmie próbę rozstrzygnięcia tego problemu, motywując tym, że wczoraj pan Wilczyński wprowadził członków komisji w błąd, twierdząc, że burmistrz, wydając postanowienie, już z góry założył, że nie ma granic, co jest niezgodne z prawdą. Czyli ewidentne wprowadzenie członków komisji w błąd. I panie przewodniczący, jest wniosek formalny. Proszę przegłosować, rada ma przegłosować. Prosiłbym, żeby to rada przegłosowała, zaopiniowała pozytywnie wniosek członka zarządu i komisja rozpocznie jeszcze raz badania tej sprawy, czy to, co powiedział pan Wilczyński, jest prawdą, czy to jest nieprawdą. Nie nadużywa się, panie starosto i panie członku zarządu, sformułowanie, że wprowadziłem w błąd. Panowie nie byli na tej komisji i może nie znacie prawidłowej relacji. Proszę, można było to odsłuchać. W istocie chodzi o artykuł 97, paragraf ustęp 1, punkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który stanowi, że organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Granica pasa sądowego jest zagadnieniem wstępnym w kwestii naliczenia opłaty za rzekome zajęcie. Co oznacza postępowanie rozgraniczeniowe? Ono oznacza tyle, że burmistrz przychylił się do mojej argumentacji, iż dokumentacja geodezyjna jest sprzeczna, tak naprawdę nie wiadomo dokładnie, gdzie przebiega granica. A więc nie mówiłem, że nie ma granic, a być może zostałem źle zrozumiany, być może to było tylko skrót, ale dzisiaj wyjaśniam to w tym gronie, że chodzi o bardzo precyzyjny zapis Kodeksu Postępowania Administracyjnego, którego pan starosta nie dopełnił, złamał prawo w tym aspekcie, bo powinien zawiesić swoje postępowanie i pan starosta wiedział, że wystąpiłem do organu, jakim jest burmistrz, organu, który rozgranicza, bo o 18 października o tym poinformowałem, wnosząc stosowną informację, stosowny dokument do akt sprawy. I o to tutaj chodzi, więc proszę nie mówić, że ja wprowadziłem kogoś w błąd. Ja relacjonowałem stan rzeczy, czyli co to znaczy rozgraniczenie w kontekście takiego. Panie Ryszardzie, bardzo pana proszę. Nie pan, ani nie ja będę rozstrzygał, kto ma rację. Rozstrzygnął to w trybie odwoławczym inne instytucje. I proszę nie wprowadzać rady w błąd. Jeszcze raz pana bardzo o to proszę. Wiem, że borykamy się z różnymi problemami, ale to nie tłumaczy pana, żeby pan wprowadzał radę w błąd. Jeżeli ja decyzję wydałem z naruszeniem prawa, jeżeli ona jest wadliwa, to przecież ja pana pouczyłem, że ma pan prawo się od niej odwołać. I organy, które będą robić to odwołanie, uchylą moją decyzję, z czego ja się będę cieszył. Naprawdę będziemy się wspólnie cieszyć. Ale radnych proszę nie wprowadzać w błąd. Prosiłbym bardzo pana burmistrza, jak pan burmistrz widzi postanowienie, wydanie z postanowienia, czy to trzeba rozumieć, że granice są nieznane, czy granice są znane, ale nie do końca. Czy burmistrz mógł inaczej postąpić? Bardzo bym chciał. Zostałem wywołany tu do tablicy i widzę, że próbuje się jakby moje stanowisko tu już usprawiedliwiać, czy tak, czy tak. Dlaczego zostało wszczęte postępowanie w tej sprawie? Mianowicie prosiłbym, żeby nie mówić, że ja uznałem, że coś tam jest źle zrobione. Tam wykonał te prace geodeta uprawniony. Ja nie mam żadnych podstaw do tego, żeby zarzucić mu złą wolę, albo że źle wykonał tą pracę. Ja na podstawie tych dokumentów, które moje służby mi przedłożyły, jeżeli miałbym prawną możliwość powiedzieć, że to rozwiązanie jest dobre i nie wszczynam postępowania, to bym tak zrobił. Natomiast prawo określa jednoznacznie, że wręcz to jest moim obowiązkiem, jeżeli strona twierdzi, i strona również jeszcze na własny koszt,
bo tu też jest kwestia kosztów, bo źle by się działo, u nas jakby tak każdy negował granice, to byśmy nic nie robili, tylko byśmy rozgraniczenia i płacili jeszcze jako urząd. Dlatego też, nie mając innych możliwości, podjąłem taką decyzję, wydając to postanowienie, prosząc jednocześnie moje służby, ażeby przyjrzały się tej pracy innego geodety. Bo to nie jest tak, że na skutek takich działań za moment może pan, bo między innymi pan Kraus robił ten pomiar, może stracić uprawnienie, bo ktoś powie, że jest to źle zrobione. Ja chcę tylko podkreślić jednoznacznie, że będzie to robił geodeta, który został wskazany przez pana Wilczyńskiego i mam nadzieję, że ten geodeta równie dobrze wykona swoją pracę, jak nasi geodeci tu funkcjonujący na terenie naszej gminy i powiatu. Dziękuję bardzo. Te dwa głosy i kończymy. Proszę. Panie Przewodniczący, ja nie jestem pani Przewodniczącym, nie publicznie zapoznać ze stanowiskiem Komisji. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, po pierwsze pan burmistrz sam jak przed chwilą powiedział, wszczął pewne postępowanie, które nie jest zakończone, bo jest powołany geodeta, który musi sprawę rozstrzygnąć, więc trwa pewne postępowanie i w związku z tym moim zdaniem, a przecież mamy prawnika. Pan starosta nie miał tytułu prawnego do tego, żeby przed zakończonym tamtym postępowaniem wyciągać takie konsekwencje. Chciałbym również powiedzieć, że pani starosto, proszę nie uprawiać na ostatniej sesji przynajmniej takiej do populizmu, mówiąc o tym, że pan Ryszard wprowadza w błąd radę, bo nie wprowadza, on się odwołuje do konkretnego artykułu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który jako urzędnik państwowy czy funkcjonariusz publiczny, jak widać, ma pan w głębokim poważaniu, że tak powiem. I tyle. Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że jeśli pojawia się problem takim organie publicznym jak u nas, to pytam, dlaczego nie zbadaliśmy, ile tych przypadków jest w powiecie, bo z tego, co ja wiem, w sposób niesprawdzony, bo przecież u nas nie ma normalnego sposobu zarządzania, żeby można to było sprawdzić, to chcę, ile takich przypadków jest, bo z tego, co ja wiem, na folwarku jest jeszcze dwa. Szanowni panowie, prawdopodobnie dwóch z obecnych radnych tutaj będzie miało taki przypadek personalnie, więc sprawdźcie, kto ma procesję przy drodze powiatowej, jak to będzie. We wsi Włochy, jak wiem, jest tego kilkanaście najprawdopodobniej. Więc dlaczego przed zbadaniem problemu i przed przyjęciem zasady na rozwiązanie tego problemu podejmuje się takie drastyczne decyzje, dlaczego to będzie w tym udziału? Przecież to nie jest kwestia tylko przynależności politycznej, tylko naszej indywidualnej uczciwości. Czy rozstrzygamy merytorycznie decyzję zarządu, która jest decyzją administracyjną i będzie ewentualnie odwołanie do SKO, ewentualnie do NSA. Tego nie rozstrzygamy. Rozstrzygamy ewentualnie, jeśli będzie taka wola radnych, skargę, tak, którą skierował pan Ryszard Wilczyński na postępowanie zarządu. I tylko to jest przedmiotem naszego rozstrzygnięcia. Proszę bardzo. Rada Powiatu nie jest władna do decydowania, czy decyzja jest zgodna z prawem, czy nie. Od tego są rzeczywiście tryby odwołania. Od tej decyzji służy odwołanie do SKO. Jeśli została ona wydana z naruszeniem prawa, to zostanie rzeczywiście uchylona. Jeśli nie zostanie utrzymana w mocy, bądź zmieniona. Natomiast Rada tylko rozstrzygać może o ewentualnej skarze na działania starosty. Natomiast nie ma tutaj w ogóle kompetencji do rozstrzygania o merytorycznej sprawie, jaką jest ta decyzja. W ten sposób, że sprawa jest złożona. Ja obserwowałem radnych w toku prac komisji, jaką trudność sprawiała ta materia i widziałem również to, że zaczęli bardzo głęboko pochylać się nad tą materią, zgłębiać zagadnienie i powoli przyjmować do świadomości, że może być inaczej, niż twierdzi pan starosta. Że może być po prostu inaczej.
odbyła się wizja terenowa, gdzie radni zobaczyli chaos geodezyjny, który zapanował po geodezyjnym hokus pokus pana Krausa. I uważam, ja nie będę miał pretensji, jeżeli państwo podejmiecie tego typu decyzję, czy następna rada poprowadzi tą sprawę, na pewno skorzysta na tym powaga organu, który nie będzie gwałcony przez zarząd, żeby dzisiaj koniecznie rozstrzygać tą kwestię, mówię o Radzie, i na pewno skorzysta z prawa. Ja chciałem powiedzieć tak, że z kilku względów nie jestem człowiekiem, którego należy zlekceważyć, bo ja tworzyłem ten powiat i pan starosta nie miałby gdzie siedzieć dzisiaj, gdyby nie praca pana Maciąga, moja i wielu jeszcze osób tutaj, które są w zapleczu. W związku z powyższym przychylam się. Ja nie będę miał pretensji, jeżeli państwo dzisiaj tej kwestii nie rozstrzygniecie. Uznam, że to jest działanie prawidłowe i licujące z powagą Rady. Dziękuję, ale pan wniosek przeciwny. Tak. To znaczy ja chciałem się odnieść do wypowiedzi. Ja tu będę powtarzał nieskończoność, bo widzę, że demagogii nie ma końca. Ja mówiłem, że jeżeli moja decyzja ma jakąś wadę, to w wyniku dochodzenia odwoławczego będzie uchylona. Także proszę nie mówić i nie sugerować Radzie, z czego ja będę zadowolony, a z czego ja nie będę zadowolony. Ja będę zadowolony, jeżeli to organ odwoławczy uzna, że rzeczywiście nie miał racji. Rzeczywiście jest dotkliwa kara. Ale nie ja te przepisy tworzę. Pan zawsze to powtarzał. Nie ja tworzę przepisy. Ja je muszę przestrzegać. No zawsze państwo macie do mnie zarzuty, że ja nie przestrzegam przepisów. No to raz chciałem przestrzec przepisy, to źle zrobiłem. To złamał pan kodeks postępowania. No, to jeżeli złamałem, to poniosę za to odpowiedzialność. No, nie tylko za to. Organ odwoławczy będzie się mógł mnie skarżyć, cywilne i tak dalej. Poniosę konsekwencje. Ale proszę nie wprowadzać rady włączeń. Zamykam tę dyskusję i powiem tylko tyle, że cieszę się, że nie my podejmujemy decyzję, tylko ewentualnie będzie podejmował taki organ jak SKO, czy Naczelny Sąd Administracyjny. My tylko podejmujemy decyzję o ewentualnym zajęciu się skargą. Kodeksu postępowania administracyjnego ma miejsce wtedy, jeżeli rzeczywiście przed wydaniem decyzji jest wszczęte postępowanie, które jest tym zagadnieniem wstępnym. Natomiast tutaj zaszła sytuacja inna. Decyzja została już wydana, to jest decyzja merytoryczna, a dopiero zostało wszczęte postępowanie rozgraniczeniowe przez pana burmistrza. Nieprawda. Postanowienie jest z 3, a decyzja jest z 4. Ale doręczona została. Ja informowałem, że z wniosłem, że wniosłem i organ wiedział i powinien wystąpić do burmistrza z zapytaniem, kiedy zostanie rozstrzygnięta kwestia. Nie zrobił, nie dopełnił staranności. Wniosek, o ile tu mi pani sekretarz podpowiada, wpłynął 5, czyli jeszcze później. Nie. Do akt sprawy 18 wniosek informację, że wystąpiłem o rozgraniczenie. Proszę państwa, proszę już nie zabierać głosu. Podejmiemy decyzję przez głosowanie, bo pan wniosek formalny. Może pan Cholaś, pan radny Cholaś, członek zarządu, jeszcze raz ten wniosek wypowie. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, nie chodzi tu też o to, żeby wymuszać na komisji rewizyjnej nacisk, że oni mają zająć jakieś stanowisko. Chodzi o to po prostu, żeby ta Rada rozstrzygnęła to, czy wniosek państwa Wilczyńskich jest skierowany do skarga pana Wilczyńskiego na starostę, żeby to rozstrzygnąć w tej kadencji. W tej kadencji jest to ostatnia sesja. Rozumiem, czyli technicznie jest tylko taka możliwość, że jeśli ten wniosek przyjmiemy, ja ogłaszam przerwę na przykład półgodzinną na obrady komisji rewizyjnej, bo innej możliwości technicznej w tym momencie nie ma, skoro